Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj czas na podsumowanie ubiegłego miesiąca, także zapraszam Was na ulubieńców marca. Pierwszy produkt, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to paleta cieni. Paleta cieni, tutaj nie było żadnych wątpliwości, że pojawi się w ulubieńcach, ponieważ uwielbiam jakość cieni marki Anastasia Beverly Hills. Mam tutaj paletę ABH Norvina Collection, jest to Pro Pigment Palette Volume 4. I dlatego tutaj też nie było wątpliwości ze względu na to, że mam paletę w wersji Volume 1, w takiej wersji kolorystycznej bardziej niebiesko-fioletowej, a tutaj jak widzicie przeważa róż i fiolet. I jakość tych cieni jest po prostu rewelacyjna, ponieważ to jest pod palcami masełko, bardzo dobry pigment, cudownie rozkładają się na powiekach, tworzą bardzo fajną chmurkę, możemy sobie cieniować tak naprawdę jeden cień i wiecie, stworzyć taką głębię koloru, a jednocześnie rozcieniować i jednym cieniem stworzyć całą bazę tak naprawdę naszego makijażu oka. Także to jest super. No to co też podkreślałam Wam, jeśli chodzi o połyski z palety Volume 1, to fakt, że połyski są wielowymiarowe w tych paletach, ponieważ one mają właśnie drobinki takich różnych kolorów, przepięknie się mienią. Oczywiście najlepiej wyglądają na bazie typu NYX Glitter Primer czy jakakolwiek inna baza pod brokat, ale same w sobie też dają świetną moc. Mogliście już ją zobaczyć w akcji. Dzisiaj też mam makijaże wykonane częściowo tą paletą. W poprzednim odcinku także mogliście zobaczyć właśnie ją na oczach. Tutaj właśnie mamy takie fajne brązy, róże, no po prostu kolorystyka totalnie moja, dlatego jest tu w tych ulubieńcach. Dodatkowo brokaty bardzo ładnie wyglądają, chociaż akurat moje egzemplarze wydają się odrobinę suche, mimo że jest to dosyć nowy produkt, w sensie nowy jeśli chodzi ogólnie o wystąpienie na rynku, ale także u mnie też jest niezbyt długo, kilka miesięcy. Są co prawda tutaj kolory, których rzadko pewnie będę używała, tak jak te wściekłe róże, których jest jednak kilka w tej palecie, ale są takie, które po prostu totalnie skradły moje serce i na stałe będą występować w moich makijażach, czy to brązy, czy właśnie te tutaj różo-fiolety, no i brokaty także prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Jakość tych cieni jest rewelacyjna, cień jest 25, także cena wcale nie jest duża jak na tak dużą pojemność i dużo kolorów właśnie cieni, także tutaj jak najbardziej Wam polecam. Dodatkowo jest tutaj lustro na całą powierzchnię palety, także jest rewelacyjna w podróży, w momencie kiedy właśnie gdzieś robimy nie u siebie w domu makijaż, także to jest po prostu rewelacja. Jeśli chodzi o jakiekolwiek błyskotki na moich powiekach, to tutaj król jest zdecydowanie marka Glam Shop. Ja mam tutaj paletę z nowościami tej marki, czyli marmurkami. Właśnie na nich bym się chciała skupić. Tutaj na górze też są nowości, ale jeszcze jak widzicie przeze mnie niedotykane, no wielkie czyściutkie. Marmurkowe cienie są po prostu rewelacyjne. Ja co prawda się skupiłam na razie na teście tych neutralnej części, tej delikatniejszej, tak bym powiedziała. A tutaj jeszcze przede mną, ale jeśli chodzi ogólnie, test jeszcze przede mną, jeśli chodzi ogólnie o jakość tych cieni, no to są niesamowicie połyskujące, są jeszcze bardziej wielowymiarowe niż właśnie to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli do turbopigmentów z marki Glam Shop. Przepiękny połysk, bardzo duża moc. Tutaj też można oczywiście tę moc troszeczkę wzmocnić klejem do brokatu, ale nie jest to absolutnie konieczne. Możemy stworzyć fajną, gładką taflę, możemy stworzyć, wiecie, taki jednolity, bardziej kolor z połyskiem, ale możemy też nałożyć bardziej punktowo i wtedy będzie widać właśnie taki marmurkowy efekt dadzą te cienie. Także można się bawić właśnie tą formułą tych cieni. No i po prostu to, co się dzieje wtedy na oczach, to jest po prostu miazga. Ja mam w tym momencie teraz ten odcień na oczach nałożony na czarny eyeliner i to jest właśnie ten połysk tutaj. Ostatnio z marki Haan trafiłam na bardzo fajny produkt, fajną paletkę, która zawiera zarówno bronzer, jak i rozświetlacz. I ostatnio, jak możecie zobaczyć też w opisach, ale też jeśli chodzi o moje dzienne makijaże, to właśnie po tę paletkę sięgam do mojego konturowania, do rozświetlania. Tutaj widać nawet konkretniejsze już zużycie. Bardzo mi się podoba efekt, jaki daje. To jest bardzo tani produkt, jednocześnie jakościowo wcale nie odbiega od tych droższych, ponieważ bronzer mamy taki fajny, kremowy, cudownie rozkłada się na twarzy, daje fajny kolor, ponieważ on jest taki bardziej neutralny, nie jest zbyt chłodny, nie jest zbyt ciepły, po prostu jest idealny do mojej karnacji, ale także najbardziej jest taki bardzo uniwersalny odcień, jeśli chodzi ogólnie o
polską karnację. Ładnie się rozprowadza, nie tworzy żadnych problemów, nie tworzy plam, także naprawdę polecam. Jeśli chodzi o rozświetlacz, tutaj zdecydowanie polecam Wam nakładanie jego na mokry, nieprzypudrowany podkład, tak żeby uzyskać taki fajny, mocny, mokry efekt. Wtedy rzeczywiście ta moc jest bardzo fajna i glow jest cudowny. Jeśli chodzi o nakładanie tak na przypudrowaną skórę, no to w momencie, kiedy ja używam bardziej tych matujących podkładów i matujących pudrów, no to wtedy faktycznie ten efekt jest delikatny, czasami ma problem z przyklejeniem się, ale nałożony na mokro jest naprawdę bardzo fajny. Jest to fajna paletka w niewielkiej cenie, dlatego właśnie Wam ten produkt polecam. Wcześniej już testowałam inne produkty do konturowania z marki Han i też się nie zawiodłam. W najbliższym czasie też mam zamiar dla Was nagrać makijaż tą marką, także wtedy przetestujemy także więcej kosmetyków, ponieważ właśnie ostatnio i róż, i ta paletka mi się bardzo sprawdziła. Podkład, który ostatnio namiętnie używam, pochodzi z marki NYX. To jest ta nowa wersja podkładu Total Control w wersji Pro. I on naprawdę rewelacyjnie u mnie się sprawdza, ze względu na to, że niewielka ilość potrzebna jest, żeby pokryć całą twarz i pokryć w takim kryciu, które ja lubię. Możemy sobie tutaj budować efekt od średniego do nawet bardzo dobrego, bym powiedziała. Rzeczywiście można fajny efekt na skórze uzyskać. Jednocześnie nie jest to podkład ciężki na skórze. No on ma taką bardzo właśnie lejącą konsystencję, która jest totalnie niewyczuwalna na skórze i bardzo przyjemnie się go naprawdę nosi. Fajne krycie, jednocześnie takie wykończenie satynowo matowe i po przypudrowaniu, niezależnie od tego, czy używam bardziej rozświetlających pudrów, tak jak dzisiaj, czy bardziej matujących, to faktycznie ten podkład trzymał mi się cały dzień na twarzy bez problemu i no, wygląda naprawdę bardzo ładnie, dlatego właśnie Wam tutaj polecam. Jego pojemność jest co prawda mała, ale ze względu na to, że używamy go bardzo mało, to jest w ogóle jedyny podkład, którego rzeczywiście używam nawet ja w małej ilości, no to wydaje mi się, że starczy na taką długość, jak standardowa pojemność podkładu. Ale faktycznie tutaj jest tylko 13 ml produktu, dlatego chciałabym Wam tu to zaznaczyć, ale no, moim zdaniem warto przetestować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Podkład mocno kryjący, ale jeśli chodzi o korektor, tutaj troszeczkę delikatniejszy, chociaż co prawda nazwa tego korektora troszeczkę myli, ponieważ jest to Creaseless Camouflage. I rzeczywiście jest on creaseless, czyli nie wchodzi w załamania, nie podkreśla załamań. Bardzo ładnie wygląda tutaj jednolicie pod oczami. Ja oczywiście używam metody baking do przypudrowania, ale właśnie z tą metodą trzymam się bezproblemowo cały dzień. I to jest korektor, który sprawdzi nam się zarówno do makijaży takich typowo make-up, no make-up, który będzie niewidoczny i da nam delikatne krycie, ale jednocześnie także do takiego makijażu, tak jak mam dzisiaj. Dzisiaj także mam pod oczami ten korektor. No on nie jest właśnie tak mocno kryjący, tak jak kamuflaże potrafią być. On jest bardziej po tej delikatniejszej stronie, ale tak naprawdę to jest pierwszy korektor, który możemy nałożyć właśnie w takiej delikatnej wersji, który ładnie wygląda pod oczami, ponieważ ja tak miałam z delikatniejszymi korektorami zazwyczaj, jak mogliście zobaczyć, korzystałam z takich bardzo mocno kryjących. To miałam wrażenie, że po prostu jak się nie użyło dużej ilości, to były prześwity, jak był bardzo delikatny, to po prostu wyglądał tragicznie pod oczami. No, tak tutaj ten korektor w minimalnej wersji w delikatnym makijażu naprawdę wygląda cudownie, no, dlatego ja się ostatnio też przestawiłam, jeśli chodzi o moje dzienne makijaże, w taką delikatniejszą stronę i naprawdę bardzo mi się podoba tutaj efekt, jaki ten korektor daje, dlatego tutaj naprawdę muszę Wam ten produkt polecić. Pozostając przy marce NAM, mam tutaj także do polecenia puder sypki tej marki, czyli Setting Translucent Powder. Bardzo delikatnie zmielony, drobniutko, taki milutki pod palcami puder, dzięki czemu też nie jest w ogóle widoczny na twarzy. On daje fajną powłokę, matuje skórę, ale też nie daje takiego super suchego efektu, tak jak niektóre pudry potrafią robić, tylko rzeczywiście to jest taki zdrowo wyglądający mat, a jednocześnie właśnie nie jest widoczny na skórze, skórę nie ściąga, jest niesamowicie lekki, niewyczuwalny na twarzy i jednocześnie też nadaje się do wakingu, także możemy sobie zarówno przypudrować tutaj okolice pod oczami, ale także całą twarz, fajnie utrwala, makijaż na długo matuje, także naprawdę fajna pozycja do przetestowania. Nie podoba mi się jedynie tak naprawdę opakowanie tego pudru, ponieważ ja jestem przyzwyczajona do tego, że do każdego pudru mamy takie wieczko, do którego możemy przesypać. No tutaj faktycznie robi się jednak lekki bałagan i mamy lusterko, więc możemy sobie ewentualnie na to lusterko przesypać, no ale ten puder będzie wyglądał właśnie tak jak mój teraz.
razy, więc niezbyt elegancko, ale no nie przeszkadzają mi to używaniu, także naprawdę polecam. W ostatnim chat make-upie mogliście zobaczyć test tego żelu do brwi z marki NYX. Jest to nowość, czyli The Brow Glue i od tego czasu cały czas używam na moich brwiach. Dzisiaj także mam delikatnie właśnie wyczyszczone ku górze moje brwi i muszę powiedzieć, że to jest najmocniejszy żel do brwi, jakiego używałam i faktycznie niezależnie od tego, jaki kształt sobie zrobimy właśnie naszych brwi, to rzeczywiście nam z nami zostanie aż do czasu demakijażu. Te włoski w ogóle nie idą w inne strony, więc to jest naprawdę coś konkretnego. Tutaj mówiłam Wam w trakcie chat make-upu, że nie wydaje mi się, że nie da się właśnie tak wyczesać mocno brwi jak na mydło, ze względu na to, że to jest produkt, który dosyć długo wysycha i to będzie albo plus, albo minus, w zależności od Waszych preferencji, ponieważ faktycznie dzięki temu, że tak długo wysycha, to mamy możliwość, żeby kombinować z tym kształtem, poprawić wszelkie jakieś takie niedociągnięcia, które nam wyjdą za pierwszym razem, no ale jednocześnie właśnie przez to po prostu musimy dłużej czekać, aż ta brew wyschnie, no więc faktycznie jesteśmy w stanie, tak wiecie, wyczesać, jakby naciągnąć te brwi na skórę i stworzyć taki efekt laminacji, no ponieważ one po prostu nie chcą przykleić się do skóry. One się fajnie układają w tę stronę, możemy stworzyć naprawdę taki efekt szerzastych brwi, ale faktycznie nie przykleją się do skóry i nie będzie takiego efektu właśnie jak na mydło, ale tak czy inaczej jest to bardzo fajny efekt, możemy sobie bardzo ładnie objętość naszych brwi zwiększyć, no i sprawić, że po prostu wszelkie jakieś luchiki będą wypełnione naszymi włoskami i niewiele produktu tak naprawdę będzie potrzeba do podkreślenia naszych brwi, ponieważ faktycznie ja ostatnio używam cały czas tego tutaj cienia do brwi, tej paletki, którą też pokazywałam Wam niedawno, znam. Taki jasny właśnie odcień, tego jaśniejszego używam do podkreślenia brwi. I jedynie używam, słuchajcie, tutaj wewnątrz, gdzie mam tutaj luki na samym początku na dole, czyli tę dolną granicę podkreślam, a już w innych miejscach nie muszę, ponieważ już ten kształt jest zachowany i rzeczywiście jest bardzo fajnie podkreślona brew, a jednocześnie daje taki bardzo naturalny efekt, co mi się podoba. Tym bardziej, że moje naturalne brwi są ciemne, a jednak rozjaśniam włosy na bardzo jasny blond, więc tutaj jest idealny balans, używając właśnie tych dwóch produktów, dlatego też pojawił się ten produkt w ulubieńcach. Jeśli chodzi o rozświetlacze do ciała, ja tak naprawdę bardzo rzadko się mu zachwycam, ze względu na to, że ja tutaj na ciele uwielbiam taki efekt nie tyle subtelny, ponieważ może być po oczach, nie ma z tym problemu, ale chodzi o to, że ja lubię taki efekt mokry, gładki, który nie będzie żadnych widocznych drobinek, ale też nie będzie podkreślał faktury skóry. No a mam wrażenie, że jednak dużo rozświetlacze potrafi tę skórę mocno podkreślać, fakturę skóry, a ze względu na to, że ja mam sama cerę mieszaną, tak, tutaj po prostu te pory są widoczne w momencie, kiedy niektórych rozświetlaczy używam. I tak naprawdę z tych rozświetlaczy, które testowałam, to najbardziej zapadł mi w pamięć ten z Glam Shopu ze współpracy z Adą Grodkowską, czyli Glow Mama w odcieniu, już zapomniałam jak się nazywa, Splendor, tylko faktycznie on jest taki dosyć ciemny. Więc w momencie, kiedy ja mam taką bardzo jasną skórę, tak jak jestem w tym momencie totalnie nieopalona po zimie, tak on po prostu miałam wrażenie, że jednak troszeczkę moją skórę przyciemniał. Dlatego tutaj mam coś, co się fajnie sprawdza mimo bardzo jasnej skóry. I to jest rozświetlacz z marki NAM także. Tutaj po prostu pojawiło się wiele produktów tej marki ze względu na to, że niedawno robiłam makijaż całą marką, także przetestowałam kilkanaście produktów, no i faktycznie tutaj kilka zostało w moim makijażu, w mojej takiej rutynie na stałe. I jest to Baked Glass Highlighter i to jest odcień Baked Glow Goddess. No i rzeczywiście tworzy taki efekt bogini i bardzo mi się podoba, w szczególności w połączeniu z tym moim ukochanym balsamem z marki Resibo, który uwielbiam właśnie nakładać na dekolt, to wtedy nakładam ten balsam na cały dekolt, a właśnie tym podkreślam obojczyk i wtedy do takiego jeszcze mokrego, wiecie, takiego nawilżonej skóry ten rozświetlacz do tych obojczyków tak się cudownie przykleja, tworzy taką moc, że to jest po prostu coś cudownego, także no ten rozświetlacz właśnie przede wszystkim używam na ciele, na twarzy równie dobrze wygląda, no, ale po prostu, no tutaj musiałam to podkreślić, że on na dekolcie wygląda cudownie. Słuchajcie, to już by było wszystko na dzisiaj. To byli wszyscy moi ulubieńcy z poprzedniego miesiąca. Koniecznie dajcie znać, co Wam spodobało się w marcu, jakie kosmetyki odkryliście, czy to do makijażu, czy to do pielęgnacji. Jeśli chodzi o pielęgnację, byłam stała, no ale też niedługo przygotuję Wam właśnie filmik z pielęgnacją. Wydaje mi się, że jakoś na maja akurat, nie, ponieważ mam inny pomysł na cały miesiąc, no, ale w czerwcu, na początku czerwca postaram się wrzucić Wam taką właśnie moją pielęgnacyjną rutynę, zarówno jeśli chodzi o dzień, jak i wieczór. No dobrze, to już było wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!